przyjemność i zaszczyt zaprezentować dla Państwa nie tylko mecz Polska-Tajlandia, ale także zawodników, oczywiście naszych gości, czyli Tajlandii. Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, and now, representing the Thailand, Phan Mon Khol Lam Prasert! And now, Kasuan Safi panu prezydentowi Grodzińskiemu, który bardzo nam pomógł tak samo też rozreklamować to wszystko. Panu wiceprezydentowi Kijewskiemu, który też bardzo, bardzo tutaj dużo siły i pracy włożył, żebyśmy mogli tutaj odbyć ten wspaniały mecz. Nie wiem, czy wiecie, ale wśród nas jest bardzo wielu ludzi znanych w sporcie. Jest Tyberiusz Kowalczyk, który tutaj będzie prowadził 30 czerwca z lotu motocyklowy, jest Marcin Najman,
wielki też znany zawodnik, który jest mistrzem Europy Federacji WKU. Mamy tutaj na sali także wiceprezydenta Światowej Federacji IFMA, Rafała Szlachtę. No ale przede wszystkim mamy tutaj zawodników z Tajlandii i naszych ukochanych zawodników z Polski. Ja już nie będę zabierał więcej głosu, oddam panu prezydentowi. Serdecznie dziękuję i witam na meczu Polska-Tajlandia. Szanowni Państwo, drodzy władcy miasta Kalisza, serdecznie Państwa wszystkich witam w naszym gościnnym mieście. Szczególne słowa tutaj kieruję do wszystkich gości, którzy z różnych stron Polski, jak tutaj pan Arkadiusz powiedział, przybyli do nas. Mam nadzieję, że Państwo będziecie tutaj dobrze. Zawodnicy, mam nadzieję, że dostarczą nam wielu niezapomnianych sportowych wrażeń. Szczególnie ciepło witam naszych gości z Tajlandii oraz zawodników reprezentujących Polskę. Panowie, życzę wszystkim sukcesu. No i cóż, żeby tradycji stało się zadość. Międzynarodowy mecz Muay Thai, Polska, Tajlandia uważam za otwarty. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, a teraz nastąpi odsłuchanie hymnu, zatem bardzo proszę Państwa o powstanie. Oczywiście rozpoczniemy od hymnu naszych gości. Panie i Panowie, hymn Tajlandii. Rzeczypospolitej Polski. Pierwszego meczu z cyklu Tajlandia-Polska. Przypomnę oczywiście, że mecz będzie utrzymany w formule Muay Thai w dystansie mistrzowskim, czyli 5 rund razy 3 minuty. Między przerwami, między rundami nastąpi 2-minutowa przerwa. Szanowni Państwo, już za chwilę, już za moment, mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi na pierwszy mecz Polska-Tajlandia. Szanowni Państwo, no rozpoczniemy oczywiście od naszych gości. Ladies and gentlemen, and now I represent you, Farmonkol Lamprasthan from Thailand. Thank you.
Harmon Collins, przywitajmy go wielkimi brawami. Przypomnę, reprezentuje oczywiście Tajlandię, ma 24 lata, a jego klub to Lampater. Jego rekordy zawodowe to 1-0. Jest utytułowany mistrzem kategorii S1. Jego trener to obecny również z nami tu na sali, jego promotor Takun, waży 67 kg. Szanowni Państwo, a Polskę w tym meczu reprezentował będzie Cezary Sugaj! Za wszystko! Jego tytuły to zawodowy mistrz Polski Federacji WKF. Jego trenerem jest Cezary Stanisław Zubek. To nie jest przypadek, to jego ojciec. Jego waga to 60-71 kg i jest zawodnikiem praworęcznym. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa dla obydwu zawodników. Przypomnę, pierwszy mecz Polska, Tajlandia. Tradycyjny taniec Y Crew, którzy zawodnicy wykonują przed tańcem, przed walką. Thank you.
Szanowni Państwo, zatem oczywiście godnie reprezentujemy naszych zawodników na głośnikach i mam nadzieję, że dacie mi Państwo głośny doping! W końcu to mecz międzynarodowy Polska-Tajlandia.